Proszę Państwa, coś się zaczyna, coś się kończy. Wydaje mi się, żeśmy dotarli do tego momentu w internecie, że ludziom się dramy znudziły. Że myśli... Kto by pomyślał? Ja cały czas myślałem sobie tak. Nie, no to jest temat nieśmiertelny. To zawsze się da oglądać. Cokolwiek by się nie działo, to się da oglądać. Ale Buxton / Boxdel tak przegiął pałkę, że ludzie mają już chyba powyżej uszu. Nawet ci, którzy uwielbiają dramy, mają powyżej uszu, więc tak, proszę Państwa, zostawiłem Państwa tutaj na czacie, żebyście mogli napisać, że byliście tutaj w miejscu, w którym w Polsce kończą się dramy. I oczywiście jest to naiwna potrzeba, bo za chwilę zaraz coś znowu wypłynie, ale można przez chwilę myśleć, o, być może ludzie już mają dosyć, być może już się znudzą, może już wystarczy, że przegięła się pała goryczy i teraz będzie inaczej, od teraz będzie lepiej. Ale może nie. Gimper w 15 minut streścił nam historie, różne, przeróżne ostatnie, więc ja sobie na to popatrzę i mam nadzieję, że przez jakiś czas nie trzeba będzie wracać do tego. To żeśmy się dowiedzieli wczoraj chyba, że Vardenga się ulotnił, ale to też może zaowocować całą masą różnych spekulacji, no nie wiem. Tak czy inaczej, tutaj u mnie dramy na zmiany z gamingiem będą chyba się przydarzały od czasu do czasu. To lecimy. Odpowiada Boxdelowi, punktując nieścisłości w zarzutach Włodara Fame. Buxton nieco stopuje ofensywę, a Druid póki co nabrał wody w usta. Czy to cisza przed burzą? Oprócz tego. Gimper jeszcze nie wiedział. To ja byłem do przodu. Ja jestem tym... Nie będę mówił, że przewidziałem odejście Vardengi z internetu, ale jak ktoś oglądał mój materiał wcześniejszy, w którym sobie wracałem do Lekko nie będzie, to błyskawicznie zauważył moment, w którym powiedziałem, że Vardenga jest do skasowania. Teraz trzy kanały, które bym usunął? To bardzo prosta odpowiedź. Gimper, Konopski i Vardenga. Do widzenia. Oni są niepotrzebni, powodują tylko zamieszanie w internecie. Jakbym miał wtedy jaja, to bym tak właśnie odpowiedział w tym stylu. Ej, co? 2 godziny później Vardenga znika. I mi ludzie piszą w komentarzach, o, prorok. Nie? Tak było. Mount Everest. Denis Labryga prowadził auto pod wpływem alkoholu, w wyniku czego potrącił kobietę, a Nitro został odblokowany na Twitchu i będzie walczył o powrót na YouTube'a? I to nie wszystko, o czym dzisiaj porozmawiamy, bo jak zwykle dzieje się bardzo dużo, ale nic się, drogi widzu, nie martw. Ja jestem Tomek i będę twoim internetowym przewodnikiem po świecie naszej ulubionej brazylijskiej telenoweli, a także o innych rzeczach, które wydarzyły się w internecie, bo wszystko wskazuje na to, że pył bitewny pomiędzy Buxtonem a Konopem i Vardengą powoli zaczyna opadać. My sobie jeszcze oczywiście... Jeszcze powiem wam jeszcze jedną rzecz. W związku też z odejściem Vardengi i moimi przemyśleniami na temat tych dram, to jest to coś takiego. Zastanawiam się, do jakiego stopnia ludzie, którzy komentują te dramy, cierpią z tego powodu psychicznie. Bo ja nawet oglądając te rzeczy sporadycznie, bo nie oglądam wszystkiego, mam takie wrażenie, jakbym wsadził łapę do klozetu i że ten klozet czysty nie był. Że coś się przyczepia do człowieka i tak ciąży psychicznie. Więc zastanawiam się, do jakiego stopnia i na Gimperze, i na Konopskim to pozostawia niezatarty ślad, bo oni nie tylko rękę wsadzają do klozetu, ale powiedziałbym, że wchodzą tam po samą szyję, więc myślę, że to psychologicznie jest jakieś obciążenie. I mówię Państwu zupełnie serio, ciężkie jest życie. Nie przeszło mi to przez gardło. Chciałem powiedzieć, ciężkie jest życie youtubera, ale no to trudno powiedzieć serio, bardzo mocno. Ale jest, no coś się przykleja do człowieka, no i potem siedzi. Oczywiście ostatnie wydarzenia podsumujemy, ale pogadamy też trochę o innych rzeczach, także co, zaczynajmy. A zaczniemy sobie od dosyć zabawnej historii związanej z pewnym ukraińskim kierowcą. Ta historia, pomimo że zabawna i z happy endem, to wcale się pozytywnie nie zaczyna. Siadamy, ja mnie z takim stylem nie będę jeździł. Zobacz, jak on wygląda. Zobacz, jak To nagranie, w którym... Jezus, what the fuck. Co za gnoje. Już widać, kurde, te oblicza przesiąknięte intelektem. A ten biedny to wygląda jak modliszka, ten chłop, to widać, że niedożywiony. Boże, drogi. Wysiadł. Wiesz, to nie wiesz, czy cię wiezie człowiek, czy cię wiezie nekromanta. A nekromanta też człowiek. Oj, może nie należy, że... Chudy chłop. To nagranie ma z rok? No może nabrał trochę masy przez ten rok. No. Body shaming? Przepraszam, no. Uznałem, że to jest zabawna kwestia. I oczywiście, że potępiam tych ziomeczków tutaj.
Ale to widać na dzień dobry, nie? Widać, że to nie jest śmietanka. W którym dwóch pijanych Polaków wsiada do samochodu jeżdżącego na Uberze Ukraińca, a następnie stosuje wobec niego przemoc fizyczną. Pół roku temu zostało zaplodowane do internetu, a w ostatnich tygodniach zyskało nowe życie za sprawą memów na TikToku. W gruncie rzeczy nie wiadomo, dlaczego ludzie nagle do tego wrócili i zaczęli całą tą sytuację memować, ale tak się wydarzyło. I pan Ukrainiec, który na tym nagraniu został poturbowany i musiał bronić się przed napastnikami przy pomocy gazu pieprzowego, zdecydował się ten trend skrzętnie wykorzystać. Piwko w samochodzie nie można, jak chcesz. Piwko nie można, a od tego zwrotu zaczęła się cała feralna interakcja w samochodzie i dokładnie taki pseudonim pan Ukrainiec przyjął na TikToku. I od razu zaczął produkować content. Już mamy 90 tysięcy obserwujących na TikToka. Bardzo dziękuję wszystkim. Szacunek i pozdrawiam. W kilka dni... Młody chłopak, nie? Kurde, młody, chudy chłopak. Tych gnojów, co tam wsiedli, to powinno się piętnować. Powinna być specjalna aplikacja, nie, powinna być specjalny profil na TikToku, żeby tych gnojów pokazywać, co tam siedli mu do samochodu. Kurde, nienawidzę takich ludzi. Do zakładu ich należy umieścić i wychować od nowa. Bo rodzice dali dupy, okej? Okay? I ojciec, i matka musieli być do dupy, że wyszło takie. Kurde. Na profilu rzeczywiście udało się zebrać prawie 100 tysięcy obserwujących, ale na tym piwko nie można się nie zatrzymuje, bo wydał już... I potem mnie pytają w internecie, dlaczego starych obrażasz? Dlatego właśnie. Bo myślicie, że skąd oni się tacy wzięli wybitni? Że mieli fajnych rodziców, miłych, sympatycznych, do rany przyłóż? A oni wyszli, tak chujowo wyszli, ni stąd, ni zowąd. To tak mnie wpienia to... Nawet sobie nie wyobrażacie. Swoje koszulki, które można zamawiać na Telegramie, a także założył konto na Twitchu, gdzie, jak się możemy domyślić, zapewne będzie streamował swoją codzienną pracę kierowcy Ubera. Na razie u niego na profilu pojawiają się przeróbki sytuacji z pijanymi Polakami, które kończą się w różny dziwny sposób, na przykład, że w końcu jednak piwko można, albo że to on zaczyna się wulgarnie zwracać do pasażerów, albo różne inne dziwne rzeczy. Myślę, że naturalnym kolejnym krokiem w karierze powinno być zakontraktowanie go w jakiejś freakfightowej federacji, a najlepiej, żeby zawalczył ze swoim oprawcą z Ubera. Pierwsze starcie wygrał, choć no musiał użyć do tego gazu pieprzowego. A jak się skończy rewanż? Ja jestem przekonany, że... Czy w jakiej on kategorii wagowej by wystąpił? Nawiązując do żartu, na początku chyba nie ma tej kategorii wagowej. Jaka jest? Piórkowa? No ale to ilu jest zawodników piórkowej? Turbo piórkowa? Nie wiem, czy taka jest. Jesus. Jakby on schudł jeszcze bardziej, to by się zamienił w czarną dziurę. Bo by miał wagę... ujemną. Ja nie znam się na fizyce, ale... Ktoś na przykład z Cloud już to próbuje ogarnąć. Tak jak Fame swego czasu zresztą zatrudnił Adama Security. Problem z takimi osobami pochodzącymi z memów z TikToka jest taki, że niestety ich wizerunki dosyć szybko się wypalają, szczególnie jeżeli oparte są na jednym patencie. I tak jak Adam Security w końcu się ludziom znudził, tak samo... Kurde, myślałem, że to jest jakaś kukiełka bez kitu, czekajcie. Chłop jest za szeroki jak na rozmiar tej głowy. W sensie, jakby myślałem, że to jest nie, że kukiełka. Myślałem, że jest jakiś filtr, który go rozciąga i zostawia głowę taką. Jak na niektórych żarcikach w internecie. Ale on jest taki szeroki chłop i taka głowa, no. Wyćwiczony, no. Okay. Mami pochodzącymi z memów z TikToka jest taki, że ale wielki, nie? Wizerunki dosyć szybko się wypalają, szczególnie jeżeli oparte są na jednym patencie. I tak jak Adam Security w końcu się ludziom znudził, tak samo pan piwko nie można, jeżeli nie zacznie robić czegoś innego. Co ja się czepiam dzisiaj budowy ciała? Każdy grubas się czepia innych. To już wychowany jestem w grubości. Więc za każdym razem, jak ktoś wygląda nie tak, to muszę coś powiedzieć. Tak naprawdę myślę o sobie, to jest nienawiść wobec mnie samego. To wychodzi ze mnie. Niż te przeróbki oryginalnego wideo, gdzie się szarpie z pijanymi Polakami, to może się szybko okazać, że tak jak jego popularność gwałtownie wzrosła, tak i gwałtownie spadnie. A skoro już jesteśmy przy pijanych Polakach w samochodzie, to w środę o godzinie 23:30 policja została powiadomiona o potrąceniu, które miało miejsce przy Placu Mirowskim w Warszawie. Jak się okazuje, Denis Labryga, zawodnik Federacji Cloud MMA, potrącił 24-letnią kobietę, będąc pod wpływem alkoholu. Pani miała przechodzić na zielonym świetle oraz na pasach. Dalej zeznając, że musiała pijanego kierowcę zatrzymywać, bo ten dalej sobie jechał. W końcu, gdy doszło do konwersacji, to Denis Labryga miał proponować jej łapówkę, prosząc, żeby nie wzywała policji, szczerze informując, że wypił sobie trochę alkoholu i będzie miał kłopoty. Dlatego zaproponował pani gotóweczkę, nie podając co prawda dokładnej kwoty, ale informując, że będzie to o wiele więcej niż z ubezpieczenia. Jeżeli oczywiście wierzyć wersji, którą przedstawia ta kobieta. Pani jednak na układ nie poszła. W związku z czym... Ciekawe, że nie poszła. Poszlibyście na taki układ? To jest pytanie oficjalne. Tutaj na Twitchu zostawię i też na YouTube'a. Jakby mnie ktoś przejechał drogim samochodem i powiedział, panie, zapłacę panu więcej niż to ubezpieczenie. Powiedział, plecy trochę bolą, ile byś mi zapłacił? Właściwie nawet w dwóch miejscach mnie boli. Ile to będzie? To może bym wziął. Co tam?
A nie, bo zaraz ktoś napisze, że jakbyś wziął i potem on kogoś innego przyjedzie, może gorzej, przez to, że ty przyjąłeś pieniądze. Kurde, no. Na każdym kroku trzeba uważać, żeby trzeba dbać nie tylko o siebie, ale o cały świat też przy okazji. Policja odebrała Denisowi Labrydze prawo jazdy, a jeżeli chodzi o obrażenia tej kobiety, to trafiła ona do szpitala. Ma mieć ona skręconą kostkę, jest cała poobijana, boli ją kręgosłup i ma poruszać się o kulach. I to ledwo się poruszać. Sprawa jest jednak w sieci bardzo dosadnie komentowana. Denis Labryga jest jednym idiotą, pierdolonym. Ponadto jest jeszcze śmieciem i k***ą. Każda osoba, która jeździ po narkotykach, samochodem jest. I na tym w gruncie rzeczy można by. Potrzebny jest nam nowy obrońca moralności w internecie. Zwłaszcza teraz, jak Wardęgi zabrakło. Widzę, że już mamy kandydata. Kto głosuje? Kto głosuje na nowego szeryfa internetów? No, jak wróci, zwłaszcza jak wróci do YouTube'a, proszę państwa, miejsce się otworzyło, nisza jest. Nie nazwałbym tego niszą. Jest ogromna wyrwa w polskim internecie. Trzeba kimś wypełnić tę niszę. A też Nitro nabrał masy ostatnio, więc być może będzie pasował do tej ogromnej niszy. A jest kolejny żarcik z grubości, no niech będzie. By podsumowanie tego tematu zakończyć, bo co tu więcej rzec? Zasada jest prosta, piłeś to k***a nie jedź. I nieważne czy piwko, czy dwa piwka, czy trzy piwka. Piwko w samochodzie nie można. I czy uważasz, że jesteś dobrym kierowcą i na pewno super sobie poradzisz. I nieważne czy masz do przejechania kilometr czy 10. A sprawca tego zajścia dziś około 14 odniósł się do tej sytuacji i postanowił przedstawić ją nieco inaczej. Bez dwóch zdań sytuacja była z mojej winy, czego żałuję. Nie zachowałem szczególnej ostrożności. Było to 0,25, które było spadkowe. Po 15 minutach w drugim badaniu wyszło, że mam 0,21, a po 15 minutach w trzecim badaniu 0,17. Czy to jest potwierdzone, czy to są tylko jego słowa? Rozmawialiśmy trochę na ten temat, więc on tak mówi. Czy tak było naprawdę, czy nie było, to jest inna historia. Posłuchajmy dalej, bo mam pewne wnioski. Podsumowując jego wypowiedź, Denis Labryga twierdzi, że nie miał w wydychanym powietrzu pół promila, tylko 0,25, a ponadto przy dwóch kolejnych dmuchnięciach w alkomat te wartości miały jeszcze bardziej spadać. Twierdzi on też, że nie pił alkoholu bezpośrednio przed wejściem do samochodu, a 0,25 promila, które znajdowało się w wydychanym przez niego powietrzu, wynikało z tego, że alkohol pił dzień wcześniej. I rano miał czuć się bardzo dobrze, wydawało mu się, że nie ma kaca i po prostu nie sprawdził alkomatem, czy aby na pewno wszystko zeszło z niego do zera. Gdyby sytuacja rzeczywiście tak wyglądała, to byłoby to dla Labrygi dosyć wygodne, ale trzeba mu oddać, że przeprosił i zostawił widzów z przestrogą. To był mój, słuchajcie, błąd. Mogłem się zbadać, mimo tego, że się dobrze czułem. Przestroga dla młodych. Uczy się na moich błędach, a nie na swoich. Pozdrawiam serdecznie. Oprócz tego zawodnik Federacji Cloud Słuszna jest ta uwaga. Zatrzymajmy się tu na chwilę, bo ja tu dostrzegam pewne nieścisłości, które być może Gimper też zwróci na nie uwagę, ale to za chwilę zobaczymy. Po pierwsze, ten wypadek nie przydarzył się o 23? W sensie, bo że rano nie sprawdził się tym promilometrem, czy jak to się tam nazywa, alkomatem, się nie sprawdził rano, no ale co to ma za znaczenie o 23? Już 24 godziny później to prawie jak historia tego karpia od sportu. Jak mu tam było karaś? Że to zostało, pół roku temu się napiłem i mam teraz odrobinę zostało. Więc to taka historia, to po pierwsze. Po drugie, no o ile się orientuję, to w tej pierwszej wypowiedzi tej dziewczyny, czy tam osób, które były zainteresowane tą całą sprawą, to tam on powiedział, że tej dziewczynie, że zapłaci jej, bo się trochę napił przed chwilą. Że był trochę napity. To nie tam, że jakby faktycznie pił dzień wcześniej, to by mu do głowy nie przyszło, żeby używać tego argumentu. Że ja zapłacę tobie, bo policja przyjedzie i będę miał problemy. Więc no, ta opowieść się kupy nie trzyma. Natomiast uznał, że warto powiedzieć, że takich błędów nie należy popełniać. No, nie wiem, czy to można mu zaliczyć na plus. I też rozmawialiśmy o tym trochę wcześniej. Ja nie wiem, co gorzej. Czy że po pijaku potrącił tę dziewczynę, czy że na trzeźwo ją potrącił. Bo jeżeli on na trzeźwo jeździ tak, jak pijany chłop, to może w ogóle nie powinien jeździć. Może tym bardziej powinni mu prawo jazdy zabrać. Nie? Dosyć mocno odpowiedział Nitrozyniakowi, który to na swoim streamie nazwał go śmieciem i k***. Tro, a tobie się w dupie czasem nie pomieszało? Co ty się tam napinasz jak blendyka na żuku, nie zdając drugiej strony medalu? Chłopie, cię spotkam, wyłapiesz listwę i się zakończy twoje napinanie przed komputerkiem ze szlugą w mordzie. Żeby mi było jasne, również nie toleruję ludzi, którzy jeżdżą po alkoholu za kierownicą, czy też na c***anie. Jebać takie osoby. Ja byłem po prostu wczorajszy. Jakbym wiedział, że się wyjebę, to bym się położył. To mnie nie tłumaczy, po prostu popełniłem błąd. Na koniec temat. Ej, to jest w ogóle zabawne podejście. To jesteśmy w internecie, mamy do czynienia z dorosłymi ludźmi, którzy w dorosłość weszli już jakiś czas temu. A tu są takie argumenty, które ja znam z podstawówki, że ej, ziomuś, nie podoba mi się to, co mówisz, dostaniesz f***dol potem po lekcjach. Czyż to tak działa, nie? Nie podoba mi się to, co powiedziałeś, dostaniesz, jak ktoś mówi, listwa? Dlaczego listwa jest synonimem
Olu dzisiaj. Boże, Szymon, wypikaj to wszystko, bo to jest straszne słownictwo tutaj pada. I to z moich ust, moich osobistych. Zamykając całkiem ciekawymi słowami. No trudno, zdarza się. Czy ja bym tę sytuację podsumował? Jest jak jest. No trudno, zdarza się? Nie wydaje mi się. Raczej zdecydowanie nie. Ale niezależnie od tego, jaka jest prawda i co naprawdę się wydarzyło, to niech to będzie dla was przestroga. I raz jeszcze powtórzę, nie wsiadajcie za kółko po alkoholu, nawet malutkich ilościach, i badajcie się, jeżeli pijecie dzień wcześniej. Bo nawet jeżeli czujecie się dobrze, to na... Wyobrażacie sobie, to ta przebitka mnie nie rozbraja. Z jednej strony stoi kieliszek, z drugiej strony kluczyki. Tak żona was żegna. Siadacie, jedziecie do samochodu, to drineczek i kluczyki. Skąd to się w ogóle wzięło, że gościu tą decyzję musiał trudną podjąć? Że albo kluczyki, albo się napić. Nadal coś może krążyć w waszej krwi, co obniży wasz czas reakcji i nie daj Bóg dojdzie do sytuacji, której nikt by sobie... Tak wyglądają te współczesne promilometry? To dobre jest rozwiązanie, bo kiedyś to się chwytało ustnik i się dmuchało w ten ustnik. A trudno powiedzieć, gdzie policjant ten ustnik trzymał wcześniej. Bo to, wiecie, policjanci to nie zawsze są tacy. Bo też mówią, że mogą mieć poczucie humoru. Może akurat kolega trzymał ustnik w dupie przez godzinę? I teraz weź tu i dmuchaj. No wiadomo, że nie przetrzesz. Przecież policjant też człowiek, też ma poczucie humoru. Czemu nie? I potem konto na TikToku. O, rany. Sobie nie życzył. Tyle można rzec i oczywiście potrąconej pani życzymy jak najszybszego powrotu do zdrowia. Zdrowie na pewno dopisuje też kup... Były otwierane przy mnie, to zapakowane jest. A zabijacie, kurde, poczucie humoru, same sztywniaki na tym czacie. No i co, no taki dobry żart i co, i szlak trafił. Pateckiemu, który decyduje się na wyzwanie za wyzwaniem. Maratony, Ironmany, zdobywanie szczytów górskich. Ciężko chyba znaleźć twórcę YouTube'owego. To chcecie powiedzieć, że są ustniki zamienne? No to jeszcze można bardziej zakombinować. No udajesz tylko, że otwierasz, a tak wcześniej trzymałeś ten ustnik nie wiadomo gdzie. Żart pozostał. Który tak często podejmuje się ekstremalnych dla swojego organizmu wyzwań. No więc jakby tego wszystkiego było mało, Kuba właśnie ogłosił, że wyrusza na wyprawę na Mount Everest. Jest to oczywiście położony w Azji najwyższy szczyt górski na całej ziemi. Znajdujący się w Himalajach Olbrzym, mierzy 8800... To dobry ten Olbrzym. Ten Olbrzym też z nami pozostanie na dłużej. Kurde, o tym jego mościu słyszałem, co się wspina i robi różne rzeczy. To fajnie, takie przygody w życiu. Kurde, ale ryzyko jest, nie? Tam na Mount Everest wiedzie szlak ułożony z ciał ludzi, którzy nie dotarli. Tam nie ma ratunku, kurde, poddasz się, jest po tobie. No ale tak, no są ludzie, którzy lubią sobie stawiać wyzwania i czasami nawet im się uda. Więc trzymam za niego kciuki, żeby mu się udało. 948 metrów nad poziomem morza. To nie jest najwyższy szczyt? K2 jest wyższy? Jak to jest teraz? Bo to się zmienia, tam jest chyba różnica w centymetrach. Jak się coś... A to wiadomo, że płyty tektoniczne trochę się ruszą. No może się zmienić mocno. Nie znam się na tej geologii do tego stopnia. Jaki jest ostatecznie wniosek? Który szczyt jest najwyższy? K2 jest niższy, tak? A, okej. Okay. Najtrudniejszych szczytów do zdobycia, ale Kuba Patecki na zdjęciu ogłaszającym start wyprawy wydaje się póki co zadowolony i dobrej myśli. W trakcie ataku na szczyt będzie jeszcze na dodatek zbierał pieniądze na fundację Cancer Fighters, a samo wejście zapowiadał jeszcze w grudniu zeszłego roku. W 2024 ruszamy z ekspedycją na Mount Everest, proszę państwa. Świeżo po zdobyć. Ej, no nie wiem, wiem, że ta różnica jest nieduża i wiem, że gdzieś tam, jeszcze jak ja chodziłem do szkoły podstawowej, to toczyły się jakieś dyskusje na temat tego, który szczyt jest większy. I nie wiem, na jakiej podstawie były te dyskusje, to jest jedyne, co mi zostało. Może różnica jest większa niż w centymetrach. Nie wiem, skąd się wzięła ta dyskusja, ale podejrzewam, że ona musiała mieć jakiś sens, że z czegoś wynikała. ...byciu innego szczytu. Wtedy bowiem wspinał się na Ama Dablam. Boję się, że jak Patet będzie w takim tempie odhaczał różne niesamowite challenge, to za chwilę mu się skończą. Bo po zrobieniu maratonu i potem Ironmana i wejściu na najwyższy szczyt na całej ziemi, lista hardkorowych rzeczy, które mogłyby to przebić, zaczyna się niebezpiecznie kurczyć. Ale o tym sobie porozmawiamy, jak już Patecowi uda się ten szczyt rzeczywiście zdobyć, bo pamiętajmy, że jest to bardzo, bardzo trudne i nie każda wyprawa kończy się powodzeniem. Pozostaje zatem trzymać za kolegę kciuki i oczywiście, jeżeli pojawią się update'y w tej sprawie, to będę was informował, dlatego, kochany widzu, zasubskrybuj sobie teraz kanał, żeby tego nie przegapić. Proszę państwa, żeby rozwiać kwestie wątpliwości dotyczących K2 i Everestu, jakby chyba konkluzja płynąca z czata jest taka, że K2 jest uznawany za trudniejszy szczyt, dlatego być może nie dyskutowano nigdy na temat tego, który szczyt jest wyższy, ale na temat tego, który szczyt jest trudniejszy. I to mi się mogło jakoś zapisać niewłaściwie w głowie ze wspomnień z dzieciństwa. O tyle. A że nie weryfikowałem tego z czasem, no to pozostało tak. Więc chyba temat jest zamknięty, tego szczytowania tutaj.
W ten sposób było też przegapić startu kanału Zero, który w momencie, kiedy Stanowski informował o starcie, wykręcał naprawdę kosmiczne wyniki. Później natomiast był taki moment, kiedy już niektórzy zaczynali obwieszczać koniec tego projektu, ale jak sobie spojrzymy na statystyki, to widać, że jest to raczej stabilizacja, o której zresztą Krzysztof Stanowski również szczerze mówił. W lutym średnio kanał generował 12-13 milionów wyświetleń w każdym tygodniu, natomiast w marcu było to już bardziej 8-9 milionów, spadek o 1/3, ale biorąc pod uwagę, jak ogromny był hype na początku kanału Zero, to fakt utrzymania prawie 70% wyników z pierwszego miesiąca to naprawdę dobry wynik. Chodzi o... No zgadzam się z tym, że to jest sukces ogromny i podtrzymanie, że udało się to podtrzymać. Wydaje mi się, że przez najbliższe parę miesięcy jeszcze będzie spadać ten wynik, będzie się obniżał, może nie tak drastycznie, no jest jakiś tam spadek, nie? Nie jest znaczący i z czasem też nie będzie znaczący, ale ustabilizuje się ta widownia i potem zacznie rosnąć. Bo oni robią, wydaje mi się, że robią dobry content. Sam tam dużo rzeczy oglądam, wywiadów, rozmów, specjalistów zapraszają bardzo dobrych. Właściwie to specjaliści też tam tworzą te programy ostatecznie, więc powiedziałbym, że to jest bardzo dobry kanał i bardzo dobry kierunek. I raczej powinniśmy być zadowoleni, chyba że ktoś jest poszukiwaczem sensacji, to tam się może rozczarować, ale też się zdarza Dziennikarskie Zero, które jest takie humorystyczne jeżdżenie po ludziach, którzy postępują niegodnie na przykład. Jeżeli można było godnie mówić o tematach związanych z Gazetą Wyborczą ostatnio. To jest taki projekt, który będzie się rozwijał z czasem, ale przez najbliższe parę miesięcy zakładam jeszcze delikatny spadek. Potem nastąpi wzrost taki organiczny bardziej. Oczywiście zobaczymy, jak to jeszcze rozwinie się w czasie. Stano jednak nie próżnuje. I właśnie na Twitterze poinformował, że zamierza projekt rozwijać dalej i właśnie wydał 60 tysięcy złotych, aby kupić domenę 0.pl, pod którą zostanie postawiony serwis informacyjny. Jest to ruch szczególnie ciekawy w obliczu jego ostatniego ogromnego konfliktu z Gazetą Wyborczą, która to próbowała mocno go zaatakować. Stanowski jednak z większości ich zarzutów bezbłędnie się wybronił. Teraz wygląda na to, że będzie chciał zajmować kolejną działkę, która prawdopodobnie jeszcze mocniej nadepnie na odcisk tradycyjnym mediom. Z nieco mniej udanych ruchów w ostatnim czasie można na pewno wskazać kanał Zero Extra, który zebrał niecałe 13 tysięcy subskrypcji, a większość materiałów na nim może pochwalić się jednocyfrową liczbą tysięcy wyświetleń. Na ten moment jednak wszystko wskazuje na to, że jest to zaledwie łyżka dziegciu w beczce miodu, którą Stanowski serwuje sponsorom oraz odbiorcom. A jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to Denis Rozyniak będzie mógł... No i tak, to właściwie temat Zero się gwałtownie zakończył. Bardzo jestem ciekaw, jak to dalej pójdzie. Czy państwo wróżą sukces długoterminowy, czy niespecjalnie? Kanałowi Zero, bo tam takie ich ruchy w stronę mediów tradycyjnych, czy tam serwisów internetowych, to mnie tak nie kręci za bardzo, bo to poza moimi zainteresowaniami. Ja jednak śledzę dużo rzeczy na YouTubie. Więc proszę Państwa, jeżeli macie ochotę, możecie prognozować. Czy to ma przyszłość, czy nie? Czy tak, czy zaorają telewizję, czy się sami zaorają? W sensie telewizja się sama zaora tak czy inaczej, to prędzej czy później to nastąpi. Ale pytam o kanał Zero. Mógł już niedługo serwować odbiorcom, nie wiem czy beczkę miodu, ale może jakiegoś innego pysznego trunku, i to na YouTubie. Przypomnijmy, że kanał Sergiusza został zbanowany permanentnie 1,5 roku temu i od tego czasu Denis Rozyniak tworzy na platformie Kick, która jest nieco mniej popularną konkurencją dla Twitcha. Wszystko jednak zaczyna wskazywać na to, że być może Sergiusz powróci z wygnania. Pierwszą jaskółką zapowiadającą wiosnę ma być odbanowanie jego kanału na Twitchu. Sam Nitro wstawił screena z tego wydarzenia na swojego Twittera, podpisując go słowami: ale jaja ty. No i na to zdjęcie odpisał mu Boxdel. YouTube też się uda ogarnąć. O, shit! Ten to się teraz będzie do wszelkich... O nie! Czy to jest taka informacja w stylu: ej stary, pomogłem ci, załatwiłem to dla ciebie, no, moja działka. To tak jakbyście... Niesamowite, może pomógł. To jest tak, jedzie na was samochód, nie? W ostatniej chwili robicie unik przed tym samochodem, udaje wam się uratować życie. Siedzicie, oddychacie ciężko, bo to wiadomo, ryzyko życia. I przychodzi jakiś ziomek, który stał po drugiej stronie ulicy i mówi: słuchaj stary, gdyby mnie dmuchnął, to on by cię przejechał. To moje dmuchnięcie, to pomogłem ci. Jesteś mi wdzięczny? Więc to jaka sytuacja mi się kojarzy. Nie wiem, czy to ma sens, czy to nie. Może faktycznie gdzieś tam jakiś brał w tym udział czynny Boxdel. To zaraz mu jeszcze YouTube'a ogarnie. Ale odkładając żarty na bok, trzeba przyznać, że Nitro się wybronił się mocno. Ja nie opowiadałem o tym, bo to żaden mój interes w tym nie był, ale byłem przekonany, że jak Nitro został zbanowany na Twitchu i na YouTubie, to po prostu zniknie. Przepadnie, bo się nie da funkcjonować. A tymczasem on sobie znalazł miejsce na Kiku,
podtrzymał sobą zainteresowanie, cały czas wraca w jakiś sposób, cały czas jest wskazywany przez te kanały komentarzy, no i teraz nagle sytuacja zaczyna się odwracać. I to chyba jest taki naturalna kolej rzeczy, że skoro go przywrócili na Twitchu, to jest szansa, że na YouTube'a też wróci. Chociaż może YouTube potrafi być w tej kwestii bezwzględny i nie zmieniać tego poglądu, no ale skoro Boxdel działa, to kto wie, może YouTube'a też się da ogarnąć. Jeszcze chwila. Sugerując, że panowie dosyć mocno nad przywróceniem Sergiusza na YouTube'a pracują. Zresztą Boxdel w jednym ze swoich filmów jakiś czas temu wspominał, że bardzo chciałby, żeby udało się przywrócić Nitra na YouTube. Czy Buxton jednak ma aż takie wtyki w Google, żeby do tego doprowadzić? Ciężko powiedzieć, ale byłby to na pewno ciekawy zwrot akcji. Czy równie ciekawy jak zwroty akcji w naszej ostatnio ulubionej telenoweli? To ciężko powiedzieć. I pomimo, iż aktualnie kurz bitewny zdaje się nieco opadać, a i sam Buxton mocno się uspokoił i przestał publikować daily filmy z brudami na każdego twórcę świata, to od ostatnich newsów, które zostały wypuszczone około tydzień temu, sporo się wydarzyło. Ciekawy jestem, co on sobie myśli. Już faktycznie, nawet jak ten temat Boxdela się pojawił, to już tak trochę jestem znużony tym, ale dobrniemy do końca. Myślicie, że on ma takie, w związku z tym, że uważa, że... Znaczy nie wiem, czy ta sugestia, że on pomógł Nitro, to może być nasza nadinterpretacja. Może to nie jest tak, że on uważa, że jego udział w tym był ogromny, albo że trzeba ludziom powiedzieć, że jego udział był ogromny. Ale w związku z tym, że Wardęga odszedł z internetu, to myślicie, że on ma takie: a, udało się, wygrałem, wygoniłem go. Myślicie, że gdzieś tam w głowie ma to tego typu? Ale mu pokazałem, kurde. Przestraszył się. Między innymi po raz kolejny został przez Boxdela wyciągnięty wątek Boobsmana, a on sam postawił bardzo mocne pytania Sylwestrowi Wardędze. Zadam ci pytanie, Sylwester. Czy przyznajesz mi rację, że molestowałeś te kobiety dla pieniędzy, dla korzyści majątkowych, dlatego by zarobić? Nie blurowałeś nawet im twarzy. Wystawiałeś je na lincz społeczny, na ośmieszenie. Kumasz to? Zarabiałeś na molestowaniu kobiet, kryjąc się za tym, że jest to... to jest niesamowite. To jest niesamowity argument. Być może jest trafny, można go rozważać tak na zimno i uznać, że no tam jakieś zarzuty są sensowne, nie? Ale to jest chłop, który molestował potajemnie, co prawda przez czata dziewczynki, drugiemu zwraca uwagę, że on molestował inaczej. To jest teoretycznie, czyli jakby w takim najgorszym możliwym scenariuszu mamy dwóch ziomków, którzy molestowali i oni się teraz publicznie kłócą, który molestował gorzej. Do tego to się sprowadza. O tym mamy dyskusję w internecie. Ty byłeś gorszy ode mnie. Ty molestujesz gorzej. To misja społeczna, badania piersi. Zresztą to ciekawe, ta kwestia, pomimo że no Boobsman był już niby wyciągany wiele razy, na tyle mocny miała impact na Sylwestrze, że ten zdecydował się przeprosić. Jeszcze raz przepraszam za ten film i dziękuję Bogom starym i nowym, że jakoś tak pokierowali, że tą dziewczynę, którą pokazałeś, złapałem za nadgarstek. Przepraszam ją i wszystkie osoby, które w ogóle kiedykolwiek ten film widziały, bo ten film jest tragiczny. Kolejnym wątkiem, który był mocno... Ej, no słuchajcie, ja też posługuję się takimi zwrotami, które pasują do tej całej sytuacji tutaj. Z dwóch ziomków, którzy się oskarżają o molestowanie, ja nie wiem... To nie mi oceniać, czy to było molestowanie, czy to nie było molestowanie. To nie jest tak, że ja teraz Wardęgę oskarżam o to, że molestował. No nie, to nie są moje słowa. Proszę tutaj nie przeinaczać. Ja też to trochę w żart zamieniam, no bo co z tym zrobić teraz? Ale to nie mi oceniać i nie ja będę to oceniał, ktoś inny pewnie podejmie te tematy. A propos Wardęgi, ciekawy w ogóle wątek się pojawił wczoraj przy tym filmie, że w związku z tym, że pewnie szykują się jakieś sądowe procesy związane z tymi oskarżeniami w internecie wobec Stewarta i wobec Dubiela, no to też jest taka sytuacja, która trochę pewnie Sylwestra dotknie gdzieś tam i być może on też potrzebuje spokoju, żeby się przygotować na tego typu afery, które nadejdą pewnie prędzej czy później. Jakby niezależnie od tego, czy Wardędze można coś zarzucić czy nie, no to będzie dużo głośnych spraw związanych z nim, z Dubielem i ze Stewartem. Jeszcze to jeszcze jest przed nami. Więc on może też trochę chce odsunąć od tego na bezpieczną odległość. Cholera wie. No poruszany przez Buxtona na jego ostatnich materiałach była kwestia filmu na temat Kidropa, który Konopski miał przygotowywać. Kryjesz Kidrop. Nie tworzysz materiału na temat Kidropa, bo prawdopodobnie robisz to ze strachu, że nie będziesz miał Didi, bo agencja obsługująca
swoje współprace reklamowe obsługuje również Kidropa. Zdaniem Boxdela Konop nie zdecydował się wypuścić filmu o Kidropie, tudzież porzucił go, ponieważ takową publikację i krytykę na Kidrop uniemożliwiały mu jego koneksje biznesowe z firmą Storm Media, w której to jest zatrudniony jako twórca. Albo jak wiecie, albo i nie wiecie, firma Storm Media jest bezpośrednim i jedynym dystrybutorem Kidropa na Polsce i jest to agencja, która... To też cwaniaczek z tym Kidropem. Tam nie było jakichś przekrętów u niego czasem przy tym? Ja tam nie chcę oskarżać, ale wydaje mi się, może w ogóle rzucanie tego typu tezy jest już oskarżeniem. Ale wydaje mi się, że tam były jakieś takie, jakieś tam problemy z tymi losowaniami tutaj w wykonaniu i samu. Więc tam, ale to też się rozeszło po kościach, nie? No a propos Wardęgi, jeszcze jest jedna rzecz. Że uważacie, że powinien się najpierw oczyścić, a potem uciekać z internetów? Wiecie co, to jest też tak, że jak ktoś się zacznie tłumaczyć, to się nie skończy tłumaczyć. To się będzie tłumaczył w nieskończoność. Bo to jest też tak, że nie ma szansy, żebyś był w stanie powiedzieć coś na swój temat, co przekona wszystkich. Zawsze znajdą się ludzie, którzy będą mieli wątpliwości i będą wymagali od ciebie, żebyś się tłumaczył więcej i dłużej. Więc to nie ma żadnego sensu. Uznał, że ma tego dosyć i się wyprowadził i ma do tego pełne prawo. Natomiast uważam, że gdyby były wobec Wardęgi jakiekolwiek inne zarzuty, to już dawno byłyby wskazane. Jest tak wiele osób, którym Wardęga zaszedł za skórę, że gdyby cokolwiek było na jego temat, to już byśmy dawno o tym wiedzieli. Więc wydaje mi się, że Boobsman to jest najgorsza amunicja, która jest wykorzystywana na Wardęgę i w obliczu tego, jak długo jest intensywnie wykorzystywana, to już straciła na mocy. Więc no, totalnie nie wierzę, żeby było cokolwiek innego, czego mógłby się Wardęga wstydzić. Być może jest, być może ma się wstydzić czego, ale to nie zostało udokumentowane w żaden sposób. Już dawno, dawno by to było pokazane. No, jesteśmy w internecie, tam jest mnóstwo ludzi, którzy sobie wbijają kosy w plecy. Więc no z tej perspektywy spójrzmy na to. No nawet jeżeli ktoś Wardęgi nie lubi, no to musi mieć tę świadomość, żeby gdyby cokolwiek było na niego, to już dawno byśmy o tym wiedzieli. Chyba że coś zostanie sfabrykowane po drodze, bo takie rzeczy też się mogą zdarzyć. Ale nie sądzę. Pomagała tak naprawdę budować Kidropa w Polsce od zera. Konop zdecydował się odpowiedzieć mocnym materiałem zatytułowanym Boxdel znowu kłamie. Mikołaj w swoim filmie twierdzi, że informacja, iż prace nad materiałem na temat Kidropa zostały zawieszone, są fake newsem i kłamstwem, ponieważ te mają cały czas trwać. Scenariusz ma być ogromny i ostatnio był edytowany w lutym. Jego team ma przygotowywać do tego materiału dedykowane animacje, a cała sprawa się przedłuża, ponieważ w międzyczasie Kidrop został w Polsce oficjalnie uznany za nielegalny, ale pojawiły się na jego miejsce inne portale umożliwiające tak zwane otwieranie skrzynek, promowane do młodych odbiorców i zawierające mnóstwo uzależniających mechanizmów hazardowych. Oprócz tego Konopski ustosunkował się do zarzutu, który Boxdel rzucił w jego kierunku przy okazji wyciągania Wardędze Boobsmana. Jakoby Konop miał stosować kolesiostwo względem Sylwestra Wardęgi, no bo czemu wrzucił Boxdela, czemu wrzucił DJ-a Palasajda do materiału, a Boobsmana od Sylwestra Wardęgi już nie. No przecież Sylwek też na tych filmach niektóre kobiety próbował zmontować i zmacać, a niektóre nawet mu się udało. Ja robię taką akcję prospołeczną i badam kobietom piersi. Ja jestem Boobsmanem i badam kobiece piersi. No to nie było fajne. No, ani wtedy, ani z perspektywy czasu, ani... No nie, to nie było spoko. Przepraszam. Na to Konop odpowiedział dosyć sprawnie, informując, że było to podsumowanie nowych informacji, które świeżo pojawiły się w internecie, o których ludzie wcześniej nie rozmawiali. To jest też tak, jakby... Zdaje się, że pewien ciężar przypisuje się temu, że część z tych dziewczyn mogła być nieletnia. Ja uważam, że pewnie, może warto się na tym skupiać, ale to... Jakimkolwiek dziewczyną, to czy pełnoletnia, czy nieletnia, czy młoda, czy stara, to obmacywanie kogoś na ulicy, to rozumiecie, nie? No co ma znaczenie ostatecznie? No, samo założenie tego projektu jest fatalne. Nawet jeżeli gdzieś tam cel był szlachetny, o ile był w ogóle, ale to wiem, bo sam Wardęga powiedział, że cel wcale nie był szlachetny, chodziło o kontrowersję. No więc no, nie można obmacywać ludzi na ulicy, no nieważne, czy mają 16 lat, czy mają 50 lat, no. Nie ma tu usprawiedliwienia i Wardęga przeprosił za to i czego jeszcze można chcieć. Mawiali i nie wiedzieli, a większość rzeczy, która była wtedy omawiana, dotyczyła tego, co działo się na prywatnych czatach, a nie publicznie w internecie. Oprócz tego odpowiedź Konopa naszpikowana była oczywiście uszczypliwościami i mniejszymi lub większymi strzałami w stronę Buxtona, podsumowując jego osobę jako niestabilną i odklejoną. Większość widzów stwierdziła, że Konop dobrze się z zarzutów wybronił, a Boxdel chyba też tak uznał, bo na tym materiale zakończył swoje dramowe daily. Ale za to wypowiada się w innych miejscach. I
i jednak nie uznał, że Konopski ma rację i że dobrze odbił piłeczkę, bo w wywiadzie, który świeżutko pojawił się u Szalonego Reportera, Michał wypowiedział się krótko i dobitnie. Ten materiał Konopskiego to jest śmiech, on w ogóle nie ma wpływu na ten podcast. To dobra. Póki co wszystko wskazuje na to, że Boxdel podtrzymuje, że Konopski wcale nie odbił zarzutów, a oprócz tego ma na niego szykować coś o wiele mocniejszego. Na dziś został też przez niego zapowiedziany jakiś duży film, natomiast póki co nic się na jego kanale YouTube'owym nie pojawiło. A z nowych faktów to podczas wywiadu z Szalonym Reporterem, to Michał zdecydował się wystosować w stronę Sylwestra Wardęgi. Szalony Reporter to nieźle punktów nabija i subskrypcji teraz. Tutaj może on też poczuł, że się zwolniło miejsce w internecie. Że jest okazja, może on będzie chciał zająć miejsce Wardęgi, ile to ma jakikolwiek sens. Ja nie wiem, czy on jest wiarygodny w jakimkolwiek stopniu, bo on ma trochę wpadek w tym swoim reporterowaniu, co? Ale tak, też powiedziałbym, to też jest taki... Powiedziałbym tak, że jest mnóstwo osób, które trochę korzystają na tych aferach. Ja wśród tych osób też się znalazłem. Znaczy za każdym razem, kiedy pojawia się mój materiał, gdzie ja poruszam ten temat, to on ma więcej wyświetleń, pojawiają się nowe subskrypcje i tak dalej. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, nowych subskrybentów. To nie jest tak, że to jest główny trzon mojej działalności. Więc ja też łapię się w tej kategorii ludzi, którzy korzystają na tych aferach. Być może najmniej korzystam z tych, bo tam wiadomo, że są gwiazdorzy na topie tego. I jest Konopski, jest Wardęga, jest Gimber, no Wardęga wcześniej też korzystał. Natomiast no Szalony Reporter już się kwalifikuje do takiego grona już takich najbardziej, najbardziej zepsutych. Może to za grube słowo. Bo on lubi robić sensacje i czasami z premedytacją nie weryfikuje treści, bo one są kontrowersyjne bardziej, jeżeli są niezweryfikowane. Więc on tak, to powiedziałbym, taka jest najbardziej dziadowska forma przedstawiania tej rzeczywistości. Że jeżeli coś wygląda źle, to on przedstawi to w jeszcze gorszym świetle, żeby jeszcze więcej na tym skubnąć. Takie mam wrażenie. Może jest to błędne wrażenie, ale na razie będę się tego trzymał. Kolejne zarzuty, tym razem wyciągając mu jego archiwalne wypowiedzi z portalu Ask.fm, na którym to Sylwester miał pisać m.in. o tym, że nie miałby problemu przespać się z 16-latką, samemu wtedy mając lat 24, a także miał pisać publicznie, że oczywiście mógłby być w związku z osobą, która ma 15 lat. Sylwester później tłumaczył się z tego, żeby... A propos Aska, to ja nie wiem, czy Państwo pamiętają tę historię, że był profil na Asku, który był podpisany jako Rock Alone i tamten bohater obrażał wszystkich pytających, bo bardzo obrażał, bardzo był negatywnie nastawiony do nich i pojawiły się tam żarty o twojej starej, niejednokrotnie, więc nie wiadomo, czy to był mój profil i ja byłem taki dowcipny, czy to był jakiś obcy profil, tego nikt nie sprawdzi dzisiaj, być może na szczęście, być może niestety, więc do niczego się nie przyznaję, o niczym nie wiem, no ale na Asku zdarzały się rzeczy, które mogły być kłopotliwe dla wielu twórców. Były to rzeczy pisane dla żartu, natomiast Boxdel tutaj kontratakuje i zadaje pytanie, skoro to były rzeczy pisane dla żartu, to dlaczego Sylwester je skasował z internetu? A zatem piłka aktualnie znajduje się po stronie Druida, stronę którego oprócz Bubsmana Boxdel wystosował kolejne zarzuty, a Sylwek po przeproszeniu za tą starą akcję z internetu na razie zniknął. Niektórzy mówią, że odreagowuje grając Warwickiem w dżungli, inni natomiast, że z pewnością już udał się do lasu, żeby nagrać film. Osobiście myślę, że jest to rzeczywiście jakaś cisza przed burzą, natomiast biorąc pod uwagę fakt, z jaką intensywnością toczyła się ta cała afera przez ostatnie 2 tygodnie, to wszystkim nam przyda się od niej trochę oddechu, więc to w sumie nawet dobrze, jakby Sylwek sobie przez tydzień poekspił tym Warwickiem, żebyśmy mogli... Przez tydzień, no zobaczymy, czy będzie odpoczywał przez tydzień. I wracając do tej tezy z początku tego przeglądu. Wydaje wam się, że już jesteśmy tym zmęczeni i że to ten temat zniknie na jakiś czas? Przynajmniej. Ja bym nie miałbym nic przeciwko temu. Ale to nam Boxdel cały czas będzie pracował nad swoją marką. Zaraz się pewnie pojawią kolejne filmy. Popełniłem kolejny błąd i od teraz będę się starał. I to człowiek na to patrzy i z jednej strony no nie chciałby patrzeć, ale to ciekawe jest. Te takie fikołki, które on wykonuje. I tutaj pogadać też o innych rzeczach niż tylko on i Boxdel. Jeżeli chcielibyście więcej posłuchać o tym temacie, to całkiem konkretnie omówiliśmy go z Rewo w ostatnim odcinku Zgrzytu, także kliknijcie sobie tutaj, żeby obejrzeć i co, subskrybujcie kanał, to jak coś się dalej będzie działo w internecie, a będzie się działo, zaręczam wam, to ja na pewno was o tym poinformuję. A wy subskrybujcie, żeby tego nie przegapić. Dzięki za uwagę, pa pa! No i mamy to z głowy. Czym byłby polski YouTube bez sensacji? To zdecydowanie od czasu Pandory to jest najbardziej rozpoznawalna część polskiego internetu, polskiego YouTube'a. Czyli dramy, oskarżenia, podsłuchy, wbijanie sobie noża w plecy. To jest właściwie ten taki... To jest główna działalność w internecie, główna działalność na polskim YouTube'ie.
No jak długo to pozostanie? Czy to będzie już taki znak rozpoznawczy polskiego YouTube'a na zawsze? Bo to się kręci ten interes? Nie chciałbym. Nie chciałbym, żeby tak było. A może to jest specyfika całego YouTube'a? Może każdy kraj ma te swoje dramy, tylko po prostu o tym nie wiemy. Podejrzewam, że w Polsce my znamy dwa YouTube'y. Pierwszy to jest amerykański, bo dużo osób jednak posługuje się językiem angielskim. I drugi to polski. I chyba i tu się zdarzają tego typu dramy. Chociaż amerykański YouTube jest na tyle duży, że nie ma ani jednej dramy, która by zataczała aż tak szerokie kręgi. Jak się patrzy się na Buxtona, Konopskiego, Gimpera, Wardęgę, tam reportera, to się ma wrażenie, że grono twórców jest jednak małe, że ta nasza bańka jest mniejsza niż mogłaby być, a może to tak dlatego, że oglądamy te rzeczy i żeśmy sami w tej bańce zamknęli. No nie wiem.